Marek Grzybowski, firma Wika. Dzisiaj trzy słowa na temat linek holowniczych. Nie dajcie się oszukać, nie dajcie się namówić na linki holownicze z taśmy tej szerokości albo takiej, a może i takiej, tej szerokości. Są to za słabe taśmy, aby wyprodukować z nich liny holownicze. No oczywiście, kiedy będziemy delikatnie rozpędzać samochód czy ciągnąć, może nam się uda zaholować samochód, ale przy pierwszym szarpnięciu jestem przekonany, z własnego doświadczenia zresztą, że to wszystko popęka. Szkoda naszych spodni, szkoda naszych rąk, szkoda naszych koszul przy wiązaniu lin. Ta lina wiązana jest coraz krótsza. Nie, 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 po co? I tylko dlatego, że zaoszczędziliśmy 30 zł. Nasza firma robi linki do holowania z taśmy o nominalnej wytrzymałości 6 ton. Jest to najsłabsza taśma, jaką stosujemy. Linka ma jeszcze tutaj wzmocnienie, które powoduje, że jest bardziej odporna na przecieranie, na ścieranie akurat w tym miejscu. Liny robimy również z taśmy o wytrzymałości nominalnej 7,5 tony. Jest to już taka najmocniejsza taśma, którą używamy do produkcji liny. Gwarantuję, że tym pasem doholujecie samochód swój na miejsce w czystej koszuli, z czystymi spodniami, z czystymi butami. Żaden śnieg, deszcz ze śniegiem, czy też wiatr Was nie zaskoczy, bo linka się nie urwie. Dla wymagających oczywiście mamy linę o wytrzymałości 10 ton. Jest to taśma, oczywiście ma wytrzymałość 10 ton. Robimy to w różnych długościach. Albo linę, która jest skonstruowana z dwóch taśm o wytrzymałości nominalnej 7,5 tony, czyli zszyte dwie taśmy dają nam razem 15 ton wytrzymałości. Lina holownicza może być zakończona albo z obu stron hakami, bardzo, bardzo popularnymi, bardzo sprytnymi i wygodnymi w użyciu, o szerokiej gardzieli, gdzie można łatwo zaczepić o hak wkręcany do naszego samochodu. Może być również zrobiona z jednym hakiem oraz z pętlą. Do tej pętli możemy zamontować, dołączyć wszystko, no, czy to najpopularniejszą szaklę, ewentualny inny sposób zamocowania. Widzimy to również w tej linie podwójnej, gdzie jest to zastosowany jeden hak i zrobiona pętla. Także raz jeszcze, nie dajcie się naciągnąć na liny holownicze za kilkanaście złotych. Jest to po prostu utrudnienie sobie życia. Zapraszam do naszego sklepu internetowego www.sklepspasami.pl albo do naszej siedziby do Otarzewa, ulica Poznańska 281, nieopodal Kożarowa Mazowieckiego. Zapraszam.